Paci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 a
oglądaczy, słuchaczy, czy jak to tam nazwać? Kurde. Dobra. Widać grubego Morela. Zresztą jak ma go być, nie widać, jak on całą przestrzeń zajmuje za kamerą, przed kamerą. Dzisiaj taki odcinek o wszystkim i o niczym. Na razie z auta. Może jeszcze coś tam dogramy na Gołębnikach. Dopiero jedziemy do Gołębi. Ostatnie półtorej tygodnia nas nie było, bo były bardzo dni zajęte. Dni, noce w sumie. Robiliśmy transport Gołębi do Ameryki. No, nie da się ukryć, że ludziom się w tyłkach przewraca coraz bardziej, zwłaszcza urzędnikom państwowym. I nie mówię tutaj o naszych polskich, chociaż może wam się wydawać, że w Polsce jest burdello bum bum, to naprawdę gdzieś tam Stany, Kanada zawsze byli dziwniejsi, a teraz to już po prostu ostatnio im się w głowach przewraca. Oj, tam na Toronto, na lotnisku, gdzie gołębie dolatują, jest niesamowity burdel, za przeproszeniem. Jest nowy lekarz weterynarii, jakiś karierowicz, który próbuje udowodnić światu, że wszystko wie najlepiej. Nawet na europejskim prawie się zna lepiej niż Europejczycy. Natomiast okazuje się, że czytać nie umie, no mniejsza z tym. Naprawdę kupę pracy. Nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że to wszystko w tym zawodowstwie jest takie piękne i proste i kasa leci z nieba. Czasem trzeba zarywać dni, noce, żeby dopiąć jakiś jeden głupi transport. Nie jest problemem zrobić w Polsce nawet, no jest problemem, bo trzeba wypełnić też wszystkie żądania, zrobić badania, w ogóle zarejestrować centrum kwarantanny, to też jest nie lada wyczyn i na pierwszą rejestrację czeka się 2 lata. Poprzedzone badaniami i tak dalej, trzeba wypełnić kryteria, nic nie spieprzyć i jeszcze koniec końców dostać akredytację, co nie jest też łatwe. A no, zmniejsza z tym, jak to się robi, to jest tam moja sprawa, jak sobie to byłem w stanie ogarnąć. Wysyłki tak samo robimy już od 2007 roku, nieprzerwanie, natomiast no, z roku na rok jest to cięższe, po prostu świat wariuje, wydziwiają ludzie coraz bardziej, zwłaszcza właśnie tam kierunek Ameryki Północnej, to zawsze jest trudny, bo tam Amerykanie, mówię jako o kontynencie amerykańskim, mają takie przeświadczenie, że są pępkiem świata i wszystko wiedzą najlepiej. Bardzo się to rozmija z rzeczywistością, no natomiast no niestety z ich ego trzeba się mierzyć. Oczywiście tutaj nie generalizuję, że wszyscy, ale stanowcza większość myśli, że wszystko wie, ale jak się wejdzie w szczegóły, to za bardzo pojęcia o niczym nie mają, skupiają się na samej, na samym pompowaniu balonika, jak to są doskonali, a jak wejdziesz w regulaminy, w prawo i tak dalej, to się okazuje, że poza głośnym szczekaniem to nic za bardzo nie wiedzą. Natomiast z ich niewiedzy później wynikają problemy. Ja tutaj mówię stricte, skupiam się na urzędnikach państwowych, na lekarzach weterynarii, na celnikach i tak dalej. No, natomiast mówię, no, jesteśmy prawie wszystko w stanie przepchnąć, jakoś to tam ogarnąć, natomiast kosztuje to zawsze bardzo wiele nerwów, nieprzespanych nocy i czasu, także no, nie było tego czasu na nagrywanie, na nic w sumie nie było czasu. U Gołębi to spędzałem tam praktycznie po 10-15 minut na nasypaniu karmy i tyle. Co za tym idzie? Natomiast Gołębie to za bardzo nie potrzebują mnie tam teraz. Mam jeszcze tam jakieś 2 ptaki do przygotowania do aukcji charytatywnych, o które koledzy prosili, też już się z tym bujam 2 tygodnie, natomiast no, tak jak mówię, no totalnie nie było czasu. Dzisiaj myślę, ogarnę te, coś tam wybiorę na te aukcje charytatywne. Też powoli szykujemy się do aukcji europejskich, aukcji polskiej, jeszcze jednej, ponieważ jeszcze na głąb w sieci będzie jedna aukcja, jako że tamta poprzednia odbiła się szerokim echem, została nazwana aukcją dla bogatych Chińczyków, chociaż wszystkie gołębie poszły do Polski, więc jak zwykle napsioczyć się musieli jacyś tam hejterzy. Natomiast wystawimy teraz drugą aukcję, chyba tam 10 ptaków, które już wybrałem. Wrzucałem na relacje na Facebooku, nawet na social mediach naszych. No i wrzucimy tam 10 gołębi, też z fajnym pochodzeniem, aczkolwiek no, pokolenie na pewno dalszym, zamiast dzieci Pan Amery czy jakiś tam mózgów i tak dalej, to będą wnuki. Natomiast będą wystawione tam, nie wiem, od 100 czy od 200 zł, za ile się wylicytują, za tyle pójdą. Wiadomo, że badań DNA do nich już nie będzie, ale jeśli ktoś sobie kupi i zażyczy zrobienie tych badań DNA, to
i zapłaci za nie oczywiście, to nie ma problemu, to wtedy zrobimy te badania, żeby miał pewność. To już jest w kwestii tam kupującego, ja tam nie mam nic do ukrycia, możemy to sprawdzić, nie ma najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o aukcje, no to będą naprawdę fajne, taki wystawione tyle, że tak jak mówię, z pokolenia dalej, aczkolwiek no, będzie tam kilka takich fajnych perełek też. Do tego no, aukcja, która ostatnio się odbyła na IPW, czyli epw-auctions.com, aukcja Luca i Hilde Sion. Ja o tej hodowli już mówiłem ze 2-3 lata temu, że się do niej przymierzam, udało mi się coś tam nabyć tych ptaków. Mam 16 oryginalnych gołębi z hodowli Luki i Hilde Sion. No teraz mieli, przeprowadzają się, zmieniają miejsce zamieszkania, więc wystawili wszystkie stare lotniki plus wszystkie gołębie rozpłodowe na aukcję, w sumie 180 sztuk. Poszły ze średnią za gołębia ponad 16, 16,5 tysiąca euro za sztukę. No, no kosmos totalny, ceny niesamowite. No cieszę się niezmiernie, że udało mi się do tej hodowli dostać wcześniej, przed tą aukcją. Nie ukrywam, że coś tam na aukcji też chciałem kupić, natomiast no, były to zupełnie ptaki poza moim budżetem, tak? No nie jestem w stanie takich pieniędzy wydać na gołębia. Nawet jeśli bym się, jak to się mówi po polsku, postaw a zastaw, rzucił i może coś kupił, no to nie widzę w tym sensu wydawania aż takich pieniędzy za gołębia, ponieważ no po prostu nie mam takiego budżetu, tak? Co innego, jakbym, nie wiem, zarabiał tam miliony naprawdę i byłoby to dla mnie tak pstryk palcami, jest te 80 tysięcy złotych na gołębia. Natomiast no, dla mnie 80 tysięcy złotych to jest kupa kasy i nie jestem w stanie tyle wydać. Chciałem coś tam do 3, 3,5 tysiąca euro sobie kupić, ale no nie było szansy po prostu. Nie było szansy, żeby za takie pieniądze cokolwiek kupić. Także no, z jednej strony szkoda, a z drugiej strony bardzo się cieszę, bo na przykład mam dzieci Jessie. Jessie poszła za 118 tysięcy euro. Mam dziecko Irne, który poszedł za 105 tysięcy euro. Mam dziecko Nairo i Anuk. Anuk już nie płodzi. Nairo został wcześniej sprzedany do Chin, do Kajera. Dzieci tej pary, rodzeństwo tej mojej samiczki, szły od 12 do 40 tysięcy euro za sztukę. Także no, też jestem mega zadowolony, że takie te ceny były, bo mam kilka takich naprawdę perełek, które nawet gdybym teraz wystawił na aukcję, to myślę, że zgarnąłbym za nie kupę siana. Natomiast no nie mam takiego zamysłu w tym, chcę tego gołębia, naprawdę wierzę w tego gołębia, chcę sobie tego gołębia wprowadzić do hodowli. No i tutaj Radek Pająk z portalu Gołąb w sieci też prosił mnie jeszcze, że będzie organizował jakąś aukcję świąteczną czy coś takiego i prosił mnie o wystawienie jednej takiej jeszcze perełki. O, to mówiłem mu, że z tych moich bazowych gołębi już nie wystawię, bo słów na wiatr nie rzucam i tak jak mówiłem, ja tam jednego z tych gołębi moich sprzedaję takiego do roku i nic więcej już takiego nie sprzedam. Natomiast nie było tam dziecka Mózga na tej aukcji, a mam właśnie Mózga, miałem Mózga zaparowanego na tą córkę pary Nairo i Anuk, której rodzeństwo szło między tam 12 a 40 tysięcy euro za sztukę. Więc mam tam chyba 3 samiczki zostawione dla siebie i samczyka, więc ja tam, no tych samców też mam za dużo w rozpłodzie, coś tam jeszcze będzie trzeba ukrócić, więc tego samczyka, którego mam wychowanego dla siebie z Mózga i tej siostry Jessie, córki pary Nairo a Anuk, od oryginała od Hilde i Luca Sionów, wystawimy po prostu na tą aukcję świąteczną jedną taką perełkę. Mózg, przypominam, jest to najlepszy rozpłodowy syn Hołbena starego, brat Alicji, brat Odyna, pełny brat. Także no, taka perełka pójdzie tam na aukcję, tą gołąb w sieci świąteczną, gdzie po prostu Radek tam zaprosił kilku hodowców do wystawienia takich absolutnych perełek, więc coś takiego wystawimy. No, poza tym będzie to aukcja naszych 10 sztuk. Myślę, że będzie to ostatnia aukcja w Polsce w tym roku. I tak dwie aukcje jak na mnie w Polsce to jest bardzo dużo, bo zwykle to robiłem jedną jakąś tam. Czasem nawet w ogóle nie robiłem w Polsce aukcji. Także no będą dwie, to myślę, że to jest dużo. Natomiast no też nie ukrywam, że chcę wspierać Radka Pająka Gołąb w sieci w tym, co robi, bo robi to naprawdę fajnie moim zdaniem. Też gdzieś tam rozmawiam z wieloma hodowcami, to też popierają to moje zdanie. Radek jest bardzo fajną, taką optymistyczną postacią, bardzo taką, taki z pozytywnym nastawieniem. Zawsze jak wchodzi, taka aura się roztacza. Ja go porównuję do postaci z Disneya, Goofy, tego pieska Goofy. Za naszych czasów były
takie kreskówki i Goofy był takim właśnie śmiesznym, dużym psiakiem i Radek mi się tak kojarzy z tym Goofym, bo zawsze jest właśnie taki, no jest wysoki kawał chłopa, do tego zawsze jest uśmiechnięty, zaciesza, także no, bardzo mi się kojarzy pozytywnie, zresztą mówię, no znam rodzinę Pająk nie od dziś i też tam nieraz jakieś moje prośby spełniali, więc ja też się czuję jakoś tam zobowiązany do wspierania Radka, zwłaszcza, że bardzo mocno się identyfikuje z tym, co robi, bo nagrywa fajne reportaże, jeździ po bardzo wielu różnych hodowcach, nie zamyka się na kilka hodowli, tylko naprawdę stara się jeździć po wszystkich, być otwartym na wszystkich, pokazywać różne strony. Wiadomo, że niektóre reportaże ludziom nie przypadają do gustu i nie przypadają. Wiadomo, że ja też mam swoich tam hejterów, którzy nie chcą mnie widzieć. Natomiast zawsze można nie oglądać po prostu tych, którzy ci nie pasują, po prostu skupiać się na tych, którzy pasują. Oglądać nowe hodowle, nowych rozmówców, jest to fajna rzecz. Natomiast nie będziemy tu kryptoreklamy robić Radkowi, tylko kanał Morel Team jest o gołębiach i o hodowli Morel Team. Także co jeszcze w hodowli z takiego materiału o wszystkim i o niczym? My na ten rok ściąganie gołębi zakończyliśmy. Przyjechały te gołębie od Hindy i Lukas Jonów. Nic więcej już w tym roku do nas do hodowli nie trafi. Na przyszły rok, czyli 2022, mamy zamówione jednego gołąbka. No, myślę, że mogę zdradzić, będzie to gołąb od rodziny Van den Hide. Parowanie Miracle Ace razy Olympic Mercy, czyli Olimpijka z B kategorii z Poznania. Są to gołębie już zamówione, gołąb już zamówiony na przyszły rok. No i będziemy na niego czekać, nic więcej nie planujemy też kupować, ściągać z takiego względu, że dużo inwestycji mamy w najbliższym roku, dwóch latach, to ogrom po prostu, bo dzisiaj przyjeżdża firma, która będzie nam stawiać budynek biurowy, dobrać szczegóły, więc to jest jedno, będziemy grodzić też posesję teraz z samej wiosny całą dookoła, dokładać monitoring tam na dole też, do tego no, budowa domu zaplanowana, umówiona już na przyszły rok. Także no, wszystko będzie wymagało dużych nakładów finansowych też, w związku z czym jakiś tam nowych wzmocnień dużych do hodowli nie planujemy. Wiadomo, ta jedna sztuka od rodziny Van den Hide przyjdzie, jeśli jest zamówiona, natomiast nic więcej tam nie planujemy. No też dlatego w tym roku tych gołębi doszło trochę więcej, ponieważ od rodziny Sion w tym roku w sumie przyszło 12 gołębi, także no to jest dużo, natomiast no tak jak mówię, jest to plan taki, żeby teraz przez najbliższe 2-3 lata, może 4 nawet, zobaczymy jak tam wszystko będzie, koniunktura cała biznesowa plus ekonomiczna w kraju się układała, natomiast plan jest taki, żeby przez najbliższe 2-3, może nawet 4 lata za bardzo gołębi nowych nie wprowadzać, jakieś tam literalnie jedną sztukę rocznie, i żeby po prostu testować te gołębie Sion na naszej hodowli plus te gołębie, które mamy w ostatnich latach zakupione od rodziny Van den Hide. Myślę, że jest to w zupełności wystarczające do tego w przyszłym roku. Jedynie do Belgii, ten pierwszy zimowy lęk, który będzie szedł do Belgii, to faktycznie idzie z wszystkich gołębi rozpłodowych bez żadnego wyjątku, razem z tymi perłami z tych najlepszych gołębi rozpłodowych, natomiast dla nas do lotu już z tych gołębi takich jak Iwo 981, 313, jak Donker 15, Simply Red, później co tam jeszcze, Witty Bart, no już raczej z tych gołębi ptaki do gołębnika lotowego naszego nie pójdą, raczej będziemy się starać wyciągać sobie w różnych parowaniach 6-8 gołębi takich typowo do hodowli, może jakaś pojedyncza jeszcze sztuka zostanie gdzieś tam sprzedana, ale do lotu już raczej nic nie będzie szło, żeby tych gołębi jak najwięcej zostawić dla siebie, żeby oprzeć całkowicie hodowlę. No i tak jest oparta na tych gołębiach, ale żeby jeszcze dodać, no Lagrange oczywiście, żeby jeszcze dodać tam tych gołębi po prostu z tych naszych bazowych rozpłodowców, bo to się najlepiej sprawdza i do tych gołębi krzyżować te jakieś tam nowo nabyte w ostatnich latach właśnie z hodowli rodziny Van den Hide, czy z Luka i Hilde Sion hodowli. Także tak to wygląda. Dużo osób pyta, pisze, dzwoni, żebym skomentował jakoś dwa filmy. Jeden to jest film o selekcji kolegi Krzyśka Mazepy. Natomiast przyznam szczerze, że tak jak mówię, ostatnie półtorej tygodnia było dla mnie tak zwariowane, że nie było czasu nic oglądać, słuchać, śledzić. Że się nie ustosunkuję do tego.
Chociaż Krzyśka może i nawet posłucham dzisiaj, jak gdzieś tam będę coś ogarniał sobie przy kłębnikach. Mam zamiar dokończyć to nieszczęsne sprzątanie, jeszcze mi odkurzanie zostało, aczkolwiek czekam też na końcówki do mojego odkurzacza przemysłowego, bo gdzieś tam mi się zniszczyły. Gdzieś tam kociaki się też nimi cholera bawiły, małe, i mi pogryzły. Także czekam, dzisiaj powinny przyjść, więc będę dokończał odkurzanie, więc pewnie wtedy sobie gdzieś tam Krzyśka puszczę na słuchawkę, żeby posłuchać, co tam o tej selekcji mówi. Natomiast z Krzyśkiem Mazepą to jest tak, że no jak wiadomo, jak z każdym. Są kwestie, w których się z Krzyśkiem nie zgadzam totalnie i mam inną wizję hodowli. Natomiast to jest tylko wizja hodowli, ona u każdego może być inna. Uważam, że nie ma takich osób, które by się w pełni ślepo ze sobą zgadzały. Każdy musi mieć jakieś tam swoje stanowisko, swoją wyrobioną opinię na dane tematy. Natomiast jest też bardzo duża ilość wiedzy, poglądów, ideologii, w której się z Krzyśkiem Mazepą zgadzam w pełni. Także akurat jego mogę posłuchać i zobaczyć, co on tam ma, i wtedy najwyżej się może w drodze powrotnej do domu do tego ustosunkuje, albo gdzieś tam na Gołębnikach, jeśli będą warunki, aczkolwiek no wieje, jest zimno, wczoraj nawet śnieg popadał, także raczej nagrywanie w plenerze to ciężka sprawa. Może prędzej coś tutaj z samochodu, jeśli ładowarka wypadła. Natomiast jeśli chodzi o drugiego twórcę, który gdzieś tam się pojawił i przebojem wdarł na listy, na szczyty list przeglądania świata hodowlanego w Polsce, to jest kolega, który będzie wicemistrzem Polski w GMP Młodych, zdaje się. Mariusz ma na imię, z synem lotuje, nazwiska nie pamiętam i nie będę rzucał, żeby sobie nie pomylić, bo nie kojarzę tego nazwiska totalnie. Pseudonim, jaki ma, każdy wie, kojarzy się z bardzo złą przeszłością Polski, Europy i tak dalej. Nie będę wymieniał tej ksywy, bo mi YouTube obecnie na pewno zasięgi wtedy. No powiem tak, słyszałem, że tam są 3 czy 4 części już tego filmu, który kolega ten nagrał. Pierwszą część obejrzałem tam ze 2 minuty może. No cóż, nie jest to mój klimat, nie wpada mi to w ucho. To, co tam jest przedstawione, nie jest moim jakimś tam światem totalnie. Natomiast no nie będę krytykował. Jest to hodowca, który stanie na pudle Polski. Prawdopodobnie, z tego co widziałem, nie ma tam zastrzeżeń do jego wyniku, więc raczej jest to pewne, że będzie drugi w Polsce w GMP Młodych. No szapoba za wynik. Podejście, film, nie znam osoby, nie wiem, na ile to było humorystyczne, na ile jest to prawdziwe, na ile miało to podgrzać atmosferę, więc totalnie nie oceniam. Nie wpadło mi gdzieś tam w ucho, więc ja totalnie się tym nie zajmuję, nie przejmuję, nie oglądam dalej, pomijam i tyle. Nie mam zamiaru się do tego nijak odnosić. No, natomiast no, hodowla ciekawa, chciała wzbudzić emocje, więc wzbudziła. No jestem bardzo ciekawy, zawsze pompowanie balonika, ja też to robię i pompuję swój balonik medialny i tak dalej, natomiast jest zawsze miecz obusieczny, jeśli coś nie wyjdzie w przyszłym roku, to na pewno hodowcy się mocno za to zbierze po głowie, ciekawe, czy jest na to gotowy. No sam będę gdzieś tam szukał go w przyszłym roku na listach ogólnopolskich, zwłaszcza w lotach gołębi dorosłych, aczkolwiek mistrzostwo gołębi młodych, z tego co wiem, też ma być zmienione. Zasady dość mocno zmienione, moim zdaniem na dobre zmienione. No więc też jestem ciekaw, jak się wielu z tych czołowych hodowców w lotach gołębi młodych w klasyfikacji ogólnopolskiej zachowa, jak sobie poradzi w tych nowych zasadach. Mam nadzieję, że one przejdą i że tak będzie, bo wtedy to moim zdaniem dużo więcej sensu będzie miało niż do tej pory. Także no zobaczymy. No. Cóż tu więcej się wypowiadać. No. Podejście jest jakie jest, każdy ma jakieś swoje. Jeśli tylko prowadzi ono do jakiegoś tam sukcesu, to dobrze. I każdy niech robi to, w czym się czuje dobrze, co przynosi mu oczekiwane rezultaty. Natomiast ja tutaj no, nie będę krytykował dotychczasowego Mistrzostwa Polski Młodych, choć już niejednokrotnie to robiłem. No natomiast myślę, że każdemu należy się szacunek za to Mistrzostwo Młodych, bo wymagało ono ogromu pracy i zaangażowania. Natomiast no, jestem ciekawy, jak tutaj teraz będzie weryfikacja na nowych zasadach tych hodowli i jak niektóre z nich sobie po prostu poradzą
to jedno, a drugie właśnie jak taka hodowla, jak ta wspomniana tutaj poradzi sobie w lotach gołębi dorosłych, bo to też nie zawsze się pokrywa ze sobą. A wydaje mi się, patrząc na to, co tam jest, że metoda lotowania na gołębie młode była jaka była. Myślę, że słabo się będzie przekładać na gołębie dorosłe. No ale oczywiście hodowca może zmienić metodę na gołębie dorosłe totalnie i inaczej lotować i tak dalej. Także no zobaczymy, ja tam jestem jak najbardziej obiektywnie nastawiony i neutralnie. Każdemu życzę powodzenia. Na pewno widać tam też ogrom pracy. Poza tym, poza treścią, jaka jest przekazywana, która, tak jak mówię, ma wzbudzić emocje, to naprawdę widać tam ogrom pracy, zaangażowania, więc trzeba to też docenić, czytać między wierszami. No i tyle, no i myślę, że nie ma co tutaj więcej gadać, trzeba obserwować wyniki. Każdego z nas życie i przede wszystkim profesor Kosz zweryfikuje. Czasem nas sprowadza brutalnie na ziemię i uczy pokory, gołębiarka. Taka już jest. Czasem nawet nie z naszej winy, ale no suma summarum wychodzi na to, że w gołębiach nie ma nigdy nic pewnego i zawsze trzeba na siebie uważać. Jak w boksie. Sędzia rzuca komendę, zanim się walka zacznie. Always defend yourself. Zawsze broń siebie. Nieważne, co by się działo, i w gołębiach jest tak samo. Co by się nie działo, zawsze garda musi być podniesiona do góry, bo w najmniej spodziewanym momencie można dostać cios, wylądować na deskach i światło gaśnie. Tak jest w gołębiarce niestety, albo istety, bo czasem to każdemu się zimny prysznic przydaje. Nawet i sam sobie o tym myślę, że czasem jak już człowiek myśli, że jest bardzo dobrze i że... Chociaż ostatnio takich myśli nie mam, ale jak byłem młodszy, to też myślałem po jednym, dwóch lotach, które mi wyszły, że już kurczę, świat stoi u stóp, a zawsze wtedy gdzieś coś sprowadzało nas na ziemię. Teraz wiadomo, pewności siebie mi nie brakuje, ale też pokory mi nie brakuje. To, co mi wielu ludzi zarzuca, że nie mam pokory. Ja mam pokorę. Ja tam, każdy, kto mnie zna, wie, że zawsze mówię, że w gołębiach nigdy nie można być pewnym siebie. Pewnym siebie trzeba być, ale przekonanym o tym, że będzie dobrze. O, bo w gołębiach zawsze wszystko się może odwrócić z dnia na dzień. No, i myślę, że nikomu oczywiście nie życzę tego, żeby był tak sprowadzony do parteru, ale myślę, że każdy, kto słucha, kto hoduje gołębie więcej niż jeden sezon, to został już tak do parteru sprowadzony przez to hobby, przez ten sport. Także no, uczy nie poddawać się po prostu. Także tyle w temacie na ten moment. Albo coś później dogramy jeszcze a propos tego Krzyśka i tego jego tematu selekcji, albo nie, bo widzę, że już się rozklepałem na 23 minuty. To może jeszcze jakoś krótko tego Krzyśka skomentuję, jeśli będę miał czas, żeby go odsłuchać. Natomiast myślę, że tam gdzieś znajdę ten czas, żeby go odsłuchać i jakoś tam się może odniosę do tego, co kolega Krzysztof mówił na tym swoim materiale. Także tyle na ten moment. Albo do usłyszenia za chwil kilka, albo do usłyszenia za tydzień. Dobry lot i powodzenia. Peace. No i mamy wieczór. Przebrnęliśmy przez dzień. Gołębie. Cała ferma siedzi. W celach pusto, dyscypliny zero, amatorszczyzna pełna, można pukać, kijem straszyć, butem i nie wchodzą, także no, amatorszczyzna u morele jak zwykle, karma, w karmniku pełno, pod rusztem pełno, woda stoi, gryc stoi, dziadostwo totalne. Natomiast przechodząc do meritum, przesłuchaliśmy filmik Krzyśka Mazepy o selekcji. O, jak to Krzysiek rozwinął się dość grubo w tym temacie. Tak myślałem, że on tam lubi gadać, więc dużo gada, no ale dużo też mądrze gada, więc warto tam posłuchać. Całość większej jakiejś tam perspektywie ten filmik może omówimy na następnym materiale, bo to już by bardzo dużo wyszło. Natomiast na pewno bardzo mądrze mówi o wypuszczeniach, tak? Ja też zawsze jestem zdania, że bez sensu jest wypuszczać wcześnie rano. Krzysiek też to mówi na swoim filmie, na swoim materiale. Ja to w pełnej rozciągłości tutaj akurat popieram. Myślę, że więcej się nad tym nie będę rozwodził, bo nie ma to sensu. Więcej o filmie, o selekcji, o tych tematach skomentujemy na następnym materiale. Natomiast tak jak mówię, w kwestii wypuszczeń, czasu wypuszczeń i tak dalej, to w pełnej rozciągłości go popieram.
Wiadomo, że do tego jeszcze należy zwrócić uwagę na warunki, że tak to ujmę, pogodowe. No bo też tam określił jakoś te godziny. No zgadzam się, że młodych przed siódmą to nie ma co wypuszczać. Starych gołębi też raczej tak wcześnie nie ma co. Myślę, że ta szósta to jest taka, takie minimum. Natomiast też warto zwrócić uwagę na pogodę, za mgłę i tak dalej. Także tyle w temacie na dzień dzisiejszy. Przesłuchałem, wysłuchałem. Więcej skomentujemy na następnym materiale. Także tyle w temacie. Dobry lot i do usłyszenia.